dlatego, że pracę wtedy robiłem, pierwsze prace nad miażdżycą doświadczalną. Sokniewski strasznie chciał znaleźć lek na miażdżycę, zresztą umarł na zawał potem. No i, no i właśnie nauczyłem się łapać gołębie, karmić jakimiś pluskami, no a potem też pobierać głównie krew spotową. No a potem szczury to przyszły właściwie później. Też na początku były tylko doświadczenia behawioralne. Wtedy to było też ciekawe, bo w tym momencie zaczęliśmy robić badania nad LSD i pochodnymi LSD. To, co w tej chwili jest nie, jak gdyby niemożliwe, ale pamiętam, jak ja na przykład od kolegów z Niemiec Wschodnich dostałem gramy LSD, który przywoziłem do Polski, prawda, w pociągu i tak dalej, to było 1000 działek, prawda, więc to całkiem nieźle, a jak głupi, to wszystko na te szczury. Ale przynajmniej z tym LSD raz było, jedna rzecz była ciekawa, a to była taka rzecz, że pokazywała, jak warto czasami łamać reguły. Dlatego ja uważam, że nauka nauką, ale czasami regułę warto złamać. W tym czasie jedna z reguł polega na tym, że jak się robi doświadczenie behawioralne, to obserwator nie powinien być w tym pomieszczeniu, w którym jest zwierzę, żeby nie było zaburzenia, prawda, ze strony obserwatora. No i właśnie mieliśmy takie, robiłem takie doświadczenie i tam podawałem szczurom LSD i chyba tryptofan. Te szczury się umieszczało w licznikach do mierzenia ruchliwości, patrzyło się, jak one ruszają. Te liczniki to był taki duży garnek, w tym garnku były trzy promienie świetlne. Jak szczur się ruszał, to przecinał te promienie, no i przy każdym przecięciu promienia licznik cykał. No i było, te liczniki były na zewnątrz, było słychać, jak cykają, było widać, jak cykają. I co się okazało, że szczury kontrolne i te po LSD i po tryptofanie ruszają się z taką samą szybkością. I to strasznie mnie to dziwiło, bo jednak silny środek halucynogenny, jeszcze zaburzony, coś powinno być coś innego. A więc wobec tego cichem wlazłem, żeby zobaczyć, co się dzieje. I rzeczywiście szczury biegają z równą szybkością, tylko te po LSD do tyłu goniły. A więc gdybym po prostu tego nie sprawdził, to napisałbym po prostu, że ten związek zupełnie nie wpływa na aktywność motoryczną. Także warto jest jednak czasami takie łamanie reguł, prawda, no ale na tej samej zasadzie neurony ruszczane, wykrywa na tej zasadzie po prostu, że facet wraz do pomieszczenia, w którym było doświadczenie, gdzie małpy tam jakiś neuron warczał, jak łapała orzeszek, a jak miała protonii, a przed kolega kumpel, prawda, Włoch, to było tego, złapał za ten orzeszek machinalnie i nagle małpie zawarczał ten neuron. Dopiero się powiedział, o, to jest neuron, który nie reaguje na ruch ręki, tylko na ideę ruchu, prawda? A więc takie duże doświadczenia czasami się robi, jak siedzi tak troszeczkę, no nie według sztampy. Ale też ostatnio zająłem się trochę właśnie tą psychologią kreatywności. Okazało się, że mózg osoby kreatywnej ma pewne rzeczy bardzo podobne do mózgu schizofrenika. Także trzeba uważać, żeby nie przesadzić.